Ojciec Maksymilian Kolbe miał zaledwie 47 lat, gdy oddał życie za współwięźnia z Oświęcimia. Miało to miejsce 80 lat temu, 14 sierpnia. Jak wyglądało to krótkie życie człowieka, który zdobył się na najbardziej piękne poświęcenie? Zapraszam do kolejnego odcinka projektu Life. Urodził się w Zduńskiej Woli. Gdy wstąpił do zakonu, zmienił imię z Rajmunda na Maksymilian. W Rzymie studiował teologię i filozofię. Otrzymał doktorat w tej dziedzinie. Założył Rycerstwo Niepokalanej. Po powrocie do Polski stworzył pod Warszawą Niepokalanów. Z czasem Niepokalanów stał się największym klasztorem katolickim na świecie, a ojciec Kolbe największym wydawcą prasy katolickiej w Polsce. Nakład Rycerza Niepokalanej sięgał 750 tysięcy egzemplarzy. Przyszły święty był też założycielem pierwszego w Polsce radia katolickiego. W planach miał telewizję, a nawet lotnisko. Wszystko to zrobił, walcząc z gruźlicą, przez którą miał tylko jedno czynne płuco. Na 3 lata wyjechał do Japonii, gdzie założył tamtejszą wersję Niepokalanowa. Druga wojna światowa od samego początku wciągnęła zakonnika w wir tragicznych wydarzeń. Po raz pierwszy przyszły święty został aresztowany już we wrześniu 1939 roku. Trafił na Pawiak. Tam był bity również za to, że nie chciał wyrzec się swoich przekonań i różańca. Trafił do szpitala, został zwolniony po kilku miesiącach. Po powrocie do Niepokalanowa rzucił się w wir pracy. Objął opieką 3000 osób wypędzonych z Poznania, z czego większość stanowili Żydzi. Mimo zakazu publikowania wywalczył wydanie jednego numeru Rycerza. Zawarł w nim krytykę ideologii nazistowskiej. Został aresztowany po raz drugi, trafił do Oświęcimia. W obozie zagłady umiał zdobyć się na to, by pomagać innym. Był wsparciem dla zrozpaczonym, dzielił się głodowymi racjami chleba. Wilhelm Żelazny, współwięzień, wspominał: załamałem się. Postanowiłem pójść na druty. Ojciec Maksymilian długo ze mną rozmawiał i na koniec wyciągnął porwany na Pawiaku różaniec. Wręczył mi go, powiedział, że podniesie mnie na duchu. Inny więzień. Zbigniew Gorson miał zaledwie 13 lat, gdy trafił do Oświęcimia. Jego rodzinę zamordowano. W chwili załamania pomagał mu ojciec Kolbe. Mówił: był dla mnie jak anioł, ocierał zawsze moje łzy. Wiedział, że byłem Żydem, lecz to nie stanowiło różnicy. On kochał wszystkich. W lipcu 1941 roku, po ucieczce jednego z więźniów, komendant obozu skazał 10 przypadkowych więźniów na śmierć głodową. Ojciec Maksymilian dobrowolnie zamienił się i ofiarował życie za nieznanego mu Franciszka Gajowniczka. Na pytanie hitlerowca, dlaczego to zrobił, odpowiedział: życie moje przeżyłem, a ten ma życie przed sobą, ma żonę i dzieci. I dodał: chcę innym dodać odwagi, do życia. Zakonnika zaprowadzono do bunkra głodowego. 2 tygodnie przetrwał, 14 sierpnia dobito go zastrzykiem fenolu. Jego ciało spalono w krematorium 15 sierpnia, natomiast prochy rozrzucono na polach. Święty Jan Paweł II kanonizował zakonnika. Mówił: ojciec Maksymilian Kolbe, więzień obozowy, upomniał się w obozie śmierci o prawo do życia niewinnego człowieka, jednego z milionów. Właśnie dlatego śmierć Maksymiliana Kolbego stała się znakiem zwycięstwa. Przed śmiercią ojciec Kolbe powiedział do współwięźnia: nienawiść nie jest siłą twórczą. Siłą twórczą jest miłość. To miłość do życia u ojca Kolbego zrealizowana w najbardziej pięknej formie. Jest zobowiązaniem, ale i źródłem nadziei dla ruchów pro-life, a dla naszego stowarzyszenia szczególnie. Tak, ta historia naprawdę, jak to powiedział ojciec Kolbe, dodaje odwagi do życia. Płynie z niej przekonanie, dające się siłę w pracy na rzecz obrony każdego człowieka. Śmierć nie jest w stanie pokonać życia. Życie zwycięży śmierć. Zapraszam do zaglądania na naszą stronę internetową, śledzenia nas w mediach społecznościowych oraz subskrypcję kanału na YouTube.